Zdrada. Zdrada. Miłość. Przeznaczenie. Zazdrość. Simorośl? Kłamstwo. Kury. Goły krasnal. A to wszystko przeżywa prażyna grażyna. Witam. Pokażę wam, co mam. Osoby, które obserwują mnie na Instagramie, już wiedzą. Jeżeli nie obserwujesz mnie na Instagramie, to tam zawsze są informacje pierwsze, że mówię, co będzie, nie? Zakupiłam dodatek 4 pory roku, bo czemu nie? Którą porę roku dać teraz do rozgrywki? W trójce zawsze zaczynało się od lata. Może wiosna? Zacznijmy od wiosny. Dziecko może być baranem wtedy i... No ja lubię wiosnę. Nie ma co się zastanawiać. Grażyna jest w ciąży. Tu stoi. Okej. Okay. Ja chcę postawić tu kurnik. Albo nawet nie, nie kurnik. Ja chcę obole. Chcę mieć Można mieć kozy? Ja chcę mieć kozy albo krówki. Pakiety. Wow, muchomor! To jest obora. Kurde, jakie to jest wielkie. A kurnik? Kurnik jest mniejszy. Kurczę. Gdzie mogę postawić kurnik, żeby te kury miały taki wybieg? Może tutaj? Tutaj będą kurki. Przy ulicy. Będą wychodzić i... Co to jest? Dywan. Wow, można mieć dywan. Pień. Dla królików pień! Wow, można temperaturę zmieniać. Ale faska. Tutaj poznaję wspaniałość tej gry. On jest nadal z tym roślą. Grażyna, gdzie ty jesteś? A ty w pracy jesteś, ja myślałam, że ty zniknęłaś. Organizację? Okej. Okay. Ty idziesz spać. Ty zamulasz. Graj Destiny 4 przez 5 godzin? Tylko gram 5 godzin? Przecież ja gram dłużej. Zaraz kichnę. O ile tą simu roślą będzie? 4 dni jeszcze. O, wróciła, dobra. O, kupmy kury. Nazwij kurnik. Kurzy zajazd? Nie. Kurzy melanż. Super. Kup kurczaki. Kupiłem wszystko po jednym. Rozrzuć karmę. O, przyszła kura! Mam kurę! Kury. Nie idź, no nie idź, stój, stój! Podejdź tu! Oglądaj kurczaki, to jest fajne, fajne to jest. Jest kalendarz. Wow, patrzcie, tu jest piątek, dzień miłości. Dzień miłości? Dzień zdrady. Sylwester jest nawet. Zrobimy jakąś imprezę na lato. Będzie impreza lato. Grillu Gawrona. Tradycje. Grillowanie. Artystyczny nastrój. Dziękczynny nastrój. Imprezowy nastrój. Ogień. Ogień, ogień. Nur Morsa. Picie. No i w sumie tyle, no. Zaprosz gości. Grillu Gawrona to będzie święto coroczne. Ej, no nie wychodź na ulicę! Jak się nazwać? Gdarek. Gdarek, że gda, ale ma na imię Darek. Gdarek. Interakcje społeczne. Kań za liczbę jajek. Uwaga, ok. Czekor powinien zacząć myśleć o kontynuowaniu nauki. Czy ty studiowałeś? Czy ja o czymś nie wiem? Neutralna reputacja. Jesteś czystą kartą. Ile ty spałeś w ciągu życia swojego? 22 razy. Ani nic nie ugotowałeś, człowieku. Jest piąta. Jak ty masz na imię? Henrietta. Kurde, nazywam koguty w Simsach. Nigdy o tym nie pomyślałam. Marek. Idź do Marka. Marek! Będzie grill u Gawrona. Pojedź teraz do Kingi. Halo, gdzie jesteś? Romantyczny prezent? Typowa część do ulepszeń? Czy to jest romantyczny prezent? Nie, Barbara pod prysznicem. Pochwal wampiry za styl życia. No ale... Czemu? Jaki ty masz chód? Kobiecy. Ja bym dała ci ten. No ale tego ci nie zmienię. Związki rodzinne.
Smutny. Włosy. U, taki osób spoko w sumie. Komu będziesz chodzić? Kurde. Taki euforia vibes trochę. Ładnie wyglądasz, Kinga. Modne teraz. Buty. Takie są spoko. Co założysz na imprezę? Panterkę. Tak wygląda Kinga w nowej odsłonie. Wawu. Ruskam Lampima? Muchi Pichi? Dodaj coś do historii. Trzeba być sławnym. Tak, oglądasz właśnie jakieś wybuchy. To Freeze auto wysadził. Czemu ty robisz pompki na kurczakach? W środę przyjęcie. Upiorne przyjęcie. Zrobimy upiorne przyjęcie. I po prostu wszyscy się przebiorą za coś. Gospodarz Grażyna. Gość. Jaguar. Katrin. SpongeBob. Kinga. Skalmar. Bob. Natalia. Eliza. Rozgwiazda. Johnny. Dawid. Bella. Jadwiga. Bar. Krusty Krab. Godzina 15. Plac Sobla? A nie, to Sobola. Ojej, miłość. Masz do roboty za 2 godziny, wiesz? Grzyb. Które są fajne. Teraz mnie kogut gonił. I gęś. Nie polecam. Jak można tutaj adoptować koty? Serwisy? Sekty a myślałam sekty, a to sekrety wampirów. Szukaj informacji o wampirach. Wampiry jedzą krew. O nie! Kto by się tego spodziewał? Poszło ci w głowę. To niezłe wampiry. Czy Guara coś bardziej pogłębi... Masz 24 godziny zapłacenia rachunków? Prąd mi wyłączyli! Firma energetyczna Landgraba? Owy! Ja już zaraz, zapłacę już! A nie mogę. To jest Monty. Zbieraj wszystko, sprzedaj to wszystko. Nadal nie wystarcza. Królik! Królik! Jakie to jest piękne, no... Zybafa, Imblifa, Barafa, Shishui! Rozmawiaj o króliczku lodówkowym. Może nie śmiała tego królika w znajomych? I nazwij go Królik będzie zając. A w ogóle dziki królik to nie zając? Domowa atmosfera. Kocia miejscówka. Na linii mrocznych mocy. Dziecko może być jedynie simoroślą. Bo twój facet jest simoroślą aktualnie. Zobaczmy jaka jest pogoda. Jest chłodno dzisiaj. No co ty się prujesz, kuro? Nazwijmy ją Prójka, bo ona się pruje. Ćwicz śpiewanie, możesz zacząć śpiewać. Kurde, Grażyna. Dobra, Grażyna, weź coś lepiej może na tych skrzypcach pograj. A ty prądu nie masz, zapomniałam. Prąd został wyłączony, zapłać rachunki. Nie mów mi, co mam robić. A tu jakaś pani z rowerem. Można mieć rower w Simsach? O nie, zabrała rower. Daj mi rower. Od kiedy można mieć rower? Dawaj, Grażyna, pojeździ rowerem. Jeździ rowerem. Aha, sztos. Proszę pani, jak pani jeździ na tym rowerze? I tu jest kocia miejscówka, gdzie są koty? Mam tylko kury. Przyjdź do siebie. Dobra, przychodź, kur mi popilnujesz, jak chcesz. No czemu, jak ty jeździsz na tym rowerze? Ja nie mogę. Prawie wjechała w dziecko. Gdzie są koty? Czekaj, bo ja sikam. Zachęć do sprawdzenia, jak dziecko kopie. Może dziecko mu przywali. Królik! O czym wy gadacie? Kim ty jesteś? Prawdziwa gwiazda. Brytanii. Poproszę autograf. Poproszę fotkę z ręki. A to ta, co miała rower. Kot w kapeluszu! I kot bez kapelusza. Autografu nie chciałaś dać. No czemu mi kury chodzą po domu? Kim ty jesteś? Nazwiemy go Wodnik, bo stoi przy fontannie. Co ty robisz? Lepisz z gliny, tak? Dogadasz się z Grażyną. Gapisz mi się na bebech? Mamy kota w znajomych. Ta się wywaliła. I on się boi kurczaków. Ojejku, też się boję Chiki. To był kot czy kura? Ile mam pieniędzy? Damy radę zapłacić rachunki czy nie? No nie! O Jezu, Jaguar! Weź ty coś wymyśl. Weź to wykop i sprzedaj. Będziesz chodził teraz wszędzie po krzakach i zbierał jakieś kamienie albo rośliny. Co to ma być? Dostałem Gucci od kochanej ciotki z USA. Zapłać rachunki. Kibel cały osrany. Co tu się dzieje w tym domu? Adoptuj kota. Patrz, jaki fajny! Kot wilkołaczy. Bierzemy Tofiego. Zownik na karmę. Zabawki. Dobra. I kuwetę. Git. Będziemy mieli dziecko i będziemy mieli kota. Dobra, bo przyszedł ten... No co się bijecie? Ujejku, przyszedł!
Jak go nazwiemy? Jak można nazwać małego kotka? Budyń? Ej, czemu to się nazywało budy? Budyń. Jakie masz cechy? Miałkliwa, uczuciowa i rozrywkowa. Olry. Rita, chcę ci tylko powiedzieć w naszej społeczności, och, jaką masz śliczną szyję. Wampir do mnie napisał. Nie pisz do mnie. Koty mi wyszły do domu normalnie. Jak idzie z tym budyniem? Budyń, chodź jeść. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Patrzcie na tego budynia. Kury śpią. Albo nie. No co ty tu przyszedłeś? Dziś jest ważny dzień. Nie, aż będziecie robić baby shower. Co już marudzisz? Znowu wam prąd zabrali, czy co? Kurde, nadal ten skibel osrany, brudny. Indyk ze szkłem. Super posiłek. Patrzcie, królik siedzi przy ognisku. Też się z nim przywitaj. Ciekawe, czy cię ugryzie. A ty co robisz? Gdzie ty idziesz? Już do kolejnej idziesz? Kichnęłam. Kury. Zaproponuj przyjaźń. Bo ta góra zaraz się usmaży. No gdzie ty po las? Pozbawiony światła, a tutaj zaraz się przegrzeje. No nie mogę z tym jaguarem. Grażyna i Budyń się przyjaźnią. Widzisz, jak ty biegasz, to oni się już zaprzyjaźnili. O kurde, urósł. Nakarm go. Lemuślina leci. Tylko nie zjedz tych kotów, okej? Okay? Baby shower dla dziecka. Ciekawe, za co się ludzie przebiorą. Reguler się nie musi przebierać. Oj, przesunęłam panią. Kurde, jaki kibel. To jakiś sracz z telewizorem. Postawimy może tego misia. Te kloca na środku stawiamy. Oj, takie coś zrobimy. Baby shower. Ej, macie zachwycać się moim baby showerem, a nie. Co tu się stało? O nie, tu jakieś rzeźby w dyniach. Ja nie chcę rzeźbić w dyniach. Za kogo cię przebrałeś? Za lekarza? Za kogo się przebierzesz? Ale masz kolczyk w pępku. Dobra, zobaczymy, za co inni się przybiorą. Co przyszedł? Nikt nie przyszedł do was. No przychodźcie, ludzie, jest impreza. Impreza! Ej, no zostaw zabawkę! Rób je zdjęcia. No gdzie są wszyscy? O, co to przyszedł? To Natalia idzie. O, Kinga przyszła. Za kogo się przebrałaś? No co ty zrobiłaś? Ty robisz kotlety, one gadają w kiblu. Co ty się zbagowałeś? Zapytaj o termin porodu. A czyje to dziecko? Może zapytasz się co? Udziel porady dotyczącej związku. No o co ci chodzi, Bob? On pewnie się dowiedział, że on zdradził Grażynę. Gdzie jest Kinga? Gdzie poszła Kinga? Tutaj się... O nie, siedzą obok siebie. Kiedy rodzisz? Tak to ja śmierdzę. Nikt jej nie słucha. Chcesz dotknąć mojego czosnku w pępku? O czym gadacie? To jest Grażyna, to jest Jaguar. Weźcie, idźcie do niej teraz do domu. Weź najpierw zadzwoń do Grażyny, że wrócisz dopiero jutro czy coś, bo z koleżanką się spotkałeś. Weź prysznic, robię coś do jedzenia. Zabrał jej jedzenie! O nie! Bo co się stało? Bara pod prysznicem. Jak wygląda bara pod prysznicem w czwórce? Słek dzień. O kurde, dobra. Nazwij tego gnoma gnom. Gdzie ty idziesz? Halo. Głodna jesteś. Weź zjedz coś. Budyń, gdzie jesteś? A tutaj się bawisz. A ty rodzisz! A ja myślę, czemu ty jesteś taka smutna? I ciuro dziecko. Dobra, obstawiamy. Chłopiec, dziewczynka. Ja ustawiam, że to będzie chłopiec. Chłopiec. Dobra. Ogólnie nazwę go Lucius. Kojarzycie grę Lucius, gdzie jest syn, który był wysłannikiem diabła, czy coś takiego. I on po prostu będzie naszym oczkiem w głowie. On chce przejąć świat. No i będzie największym wrogiem dziecka Kingi. A nazwisko? Źrebiątko. Lucius Źrebiątko. Będzie bardzo mądrym, wykształconym, który będzie chciał zniszczyć całą ludzkość. Tak w skrócie. Jej, mamy dziecko. Jaguar idzie do roboty. No super. Lucius jest bardzo głodny. No czemu? Czemu mi go chcą zabrać od razu? Fajnie by było, jakby on był wampirem. Lucius Źrebiątko. Fajnie się śpi z nadzieją, że unicestwi cały świat.
Fajnie, fajnie śpisz. Ta już wychodzi na ulicę. Ten zaraz zje mi koguty. Podróżuj. Dwoje dzieci ona ma! Dwoje? Bogusław! Henryk! Jezu! Kinga! Postaraj się, dziecko. Bym zmieniła im te imiona. Jednego bym nazwała Kaszana, a drugiego bym nazwała Kisiel. Zagłoć niemowlę, co to jest? Henryk jest bardzo głodny, to dziecko zaraz zostanie zabrane. Spoko, ja zaraz stąd idę. Cieszę się, że twoje dzieci nie są simoroślą. O, dobra, zostali parą. Ok. Dobra, Grażyna, ty się wszystkiego domyślałaś. Zapytaj, czy jest w związku. Spotykam się z kimś. Spotykam się z kimś, tak? Nie powiedziała z kim. Myślałam, że się zaprzyjaźnimy i razem go zniszczymy, ale najwidoczniej chcesz, żeby mój syn zniszczył was dwóch. Wręcz prezent. Nie wiem, w mordę mu daj. No, Kinga. Spotykam się z kimś. Marek myśli o odejściu z powodu niedostatecznej opieki? Marek, nie odchodź! Był mój ulubiony. To moje ulubione było! O nie! O nie, patrzcie! Ona udaje, że wszystko jest okej. Okay. O oh, no! Ona widziała to chyba. Nie widziała tego. Ona poszła siku. Daj klucze do rezydencji. Kolejny etap waszego związku ukrytego. Grażyna nic nie widzi. Podrap ją. Ona wie o wszystkim! Sprowokuj zerwanie z Jaguar. Co? Łapki! Gora! Zmywasz z siebie brud zdrady. Grażyna! Musisz ją zniszczyć. I Lucius to samo. Tylko najpierw go przewin. Ogólnie montuję film i usunął mi się materiał z pożegnaniem, także żegnam się z wami właśnie w taki sposób. W tle leci tańczący SpongeBob. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłej nocy. To byłam ja. Do zobaczenia w środę o 16:00! W środę o 16:00 w innym filmie. Także to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Narazka. We were together, love you at your worst, but that didn't matter, they took you to win.